lider Polski Razem, pan poseł, pan Jarosław Gowin. Druga osoba po prezesie, tak to można nazwać, pani wiceprezes, chciałbym przedstawić pani Krystyna Iglińska-Okulska. Pani jest profesorem nauk ekonomicznych, z tego co po prostu pamiętam, i pochodzi z Warszawy. Mamy również innych tutaj przedstawicieli ważnych. Jest poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Paweł Kowal. Mamy również senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Kazimierza Jaworskiego. Oprócz tego chciałbym również powitać pełnomocników. To jest region tutaj wojewódzki, numer 22 i 23 bodajże. Jest to pan Adam Drost. To jest numer 22 i 23 pan Marcin Leszczyński. Również wiem, że na sali znajduje się były poseł, pan Jacek Pilk z Tarnowa. Organizatorów za to, że mogliśmy się tutaj dzisiaj z państwem spotkać. Jesteśmy wszyscy goście pod ogromnym wrażeniem frekwencji na tym spotkaniu. A ta frekwencja wynika z tego, że w Polsce narasta takie oczekiwanie na zmiany. I równocześnie Polacy mają potrzebę, żeby rozmawiać o naszych wspólnych sprawach, żeby politycy przestali traktować obywateli jako tych, których się mamy obietnicami wyborczymi, a zaczęli spotykać się twarzą w twarz, rozmawiać, wysłuchiwać pytań, wysłuchiwać komentarzy, czasami krytycznych, na to też jesteśmy przygotowani. Jesteśmy tutaj, jak państwo widzicie, liczną reprezentacją. Z Krystyną i Pawłem tak się podzieliliśmy, że ja zacznę od tego, co jest dla Polski Razem sprawą najważniejszą, czyli od gospodarki. Pani profesor Krystyna Iglińska-Okulska, która jest czołowym polskim demografem, będzie mówiła o kolejnym fundamentalnym problemie, czyli o sytuacji polskich rodzin i o demografii. A z kolei Paweł Kowal, czołowy polski eurodeputowany, będzie mówił o naszym programie europejskim, o tym, co chcemy robić w parlamencie, jaką wizję Polski w Europie mamy i jaką wizję Europy. Ale zaczniemy od tego, co dzisiaj ma znaczenie absolutnie podstawowe, od spraw gospodarczych. Ja przejechałem w ostatnich kilku miesięcy kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Spotkałem się z tysiącami osób i wszędzie stykam się z tymi samymi problemami, z tymi samymi pytaniami. Pierwsze i podstawowe to jest pytanie o pracę. Dlaczego tej pracy jest tak mało i dlaczego jest ona tak słabo opłacana? Polacy, pracując bardzo ciężko, średnio zarabiają 4 razy mniej, przeciętnie 4 razy mniej niż mieszkańcy Europy Zachodniej. Nie da się tego wytłumaczyć tylko spuścizną po komunizmie. To prawda, jesteśmy krajem spustoszonym przez dwie wojny światowe, potem krajem, który przez 50 lat dźwigał na sobie jarzmo komunizmu, ale od 25 lat żyjemy w wolnej Polsce. Z wielu rzeczy możemy być dumni, przede wszystkim z tego, że jesteśmy Polakami, z tego jesteśmy bardzo dumni, ale możemy być też dumni z naszych wielu osiągnięć, ale równocześnie mam takie poczucie, i pewnie wszyscy mamy takie poczucie, że Polska jest krajem, pod wieloma względami, krajem niezrealizowanych możliwości, krajem marnowanych szans. A to dotyczy przede wszystkim gospodarki. Co trzeba zrobić, żeby było w Polsce więcej miejsc pracy, żeby nasze zarobki były wyższe? Przed chwilą mowa była o drobnych przedsiębiorstwach. Tak, my jesteśmy partią, która chce stawiać na rozwój przede wszystkim małych i średnich polskich przedsiębiorstw. Dlaczego właśnie one są dla nas najważniejsze? Po pierwsze dlatego, że one wytwarzają ogromną większość dochodu narodowego. Ponad 70% dochodu narodowego wytwarzane jest przez te mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Po drugie, to one tworzą ogromną większość miejsc pracy. W ostatnich latach
te małe przedsiębiorstwa stworzyły ponad 80% nowych miejsc pracy. I wreszcie, to też nie jest bez znaczenia, co więcej, w czasach kryzysu ma znaczenie coraz większe. Te mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to są polskie przedsiębiorstwa. Ja nikogo z Państwa tutaj w Mielcu nie muszę przekonywać, jak dobrą rzeczą są inwestycje zagraniczne. Mielec jest przykładem spektakularnego sukcesu, udanej inwestycji, udanej prywatyzacji. W ostatnich kilku latach powstało ponad 800 miejsc pracy i to takich wysoko wykwalifikowanych. Gratuluję Wam też europejskiego czy światowego sukcesu, jakim są Black Coke. To jest dowód na to, że można dobrze sprywatyzować, można dobrze wykorzystać pojawienie się zagranicznego inwestora. Ale nie można tolerować sytuacji, a z taką sytuacją mamy do czynienia od 25 lat, że polscy przedsiębiorcy, polscy obywatele we własnym kraju traktowani są jak obywatele drugiej kategorii. Bo my po 1989 roku potrzebowaliśmy tych inwestycji zagranicznych i jest, podkreślam to raz jeszcze, wiele udanych inwestycji zagranicznych i nie jesteśmy temu przeciwni, odwrotnie. Chcemy, żeby tych inwestycji było jak najwięcej. Ale te firmy, które inwestują w Polsce, muszą konkurować z polskimi przedsiębiorstwami na równych zasadach. A co dzieje się dzisiaj? Weźmy sprawę handlu. Małe, średnie polskie sklepy muszą konkurować z wielkimi koncernami międzynarodowymi, z tymi sieciami handlowymi. Polscy kupcy płacą podatki. Te sieci handlowe, zagraniczne sieci handlowe, wyspecjalizowały się w tym, żeby podatków w ogóle nie płacić. Jakie są efekty? Efekt jest taki, że polski handel na naszych oczach ginie. W momencie, gdy sieci handlowe, nie tylko w Polsce, wszędzie, bo to się dzieje w różnych krajach Europy, w momencie, gdy zdobywają pozycję monopolistyczną, to mogą zacząć narzucać zaniżone ceny polskim producentom, rolnikom, rzemieślnikom, przemysłowcom. Jeżeli nie wyrównamy szans polskiej przedsiębiorczości i polskich firm, to najpierw zniknie polski handel, potem zniknie polski przemysł.